Poszło? Siemaneczko widzowie, dawno nas nie było, ale wracamy i mamy dla was coś grubego. Teraz jest bardzo modna technologia AI i bardzo łatwo, tak, sztuczna inteligencja, bardzo łatwo dać się zmanipulować w internecie, dlatego nie wierzcie w to, co widzicie w internecie, we wszystko. I dzisiaj będziemy sprawdzać... To ma się odnosić do ciebie, czy o co chodzi? Dzisiaj będziemy sprawdzać czujność zawodników, fejmu, zobaczymy, którzy są najbardziej czujni, a którzy właśnie dadzą się zmanipulować. Mamy przygotowane głosówki Backstone'a, ex-włodarza, i Wojtka Goli, cały czas aktualnego włodarza. Cześć, to Wojtek Gola. Pewnie kojarzysz mnie ze świata show biznesu, ale dzisiaj trochę powkłęcam zawodników fame. Będziemy je puszczać zawodnikom i to są dosyć kontrowersyjne głosówki, także nie martwcie się, po wszystkim powiemy zawodnikom, że były to wkręty, żeby tam... Już myślałem, że będziemy mieć przejebane, znaczy ja, bo ja jestem w tej sytuacji. My byśmy nie mieli, ale tam by były spiny, ale nie, później im wytłumaczymy, że to były, to była technologia AI, także żeby nie było jakiejś złej krwi. Oprócz tego postaramy się znaleźć dziewczynę dla Artura Przybysza i zobaczymy, który zawodnik mógłby wystąpić śmiało w jednym z 10. Także zapraszamy, bo szykuje się gruby odcinek. No, będzie mocno. Musimy ci puścić pewną głosówkę z ostatnich aferek Boxdela. Nie wiem, czy to słyszałeś? Nie. Co Boxdel powiedział na twój temat? Nie. No to słuchaj. Przeliga? Robię tego kloca fest szybko. Mordo, 10 sekund i mam go w dosiadzie. Przed chwilą też tak mówił. To jest takiego pierdolenia, on dobrze wie, żeby k***a nic nie zrobił. Przecież dobrze wie. Kiedy on tak gadał? Ale on tak sobie p***oli, żeby, wiesz, podymka była, nie? On lubi dymy, k***a, masny Ben i te sprawy, nie? Ale... Wyszedłeś z Boxdelem? No chłopie, no widziałeś, k***a. Znaczy... Ale on się coś kula w MMA. Nie ma problemu, bo ja też się kulałem w MMA przez ponad rok czasu, więc teraz, zwłaszcza jak jestem, k***a, u trenera Mirka, w klubie, to raczej bym je przygotował tak, żebym kurwa go przekulał i zrulowałbym go kurwa jak pirożka. Zobaczymy, czy tak będzie jak gada. Każdy lubi pogadać kurwa, ale jak przychodzi już dzień walki, klatka się zamyka, no to już nikt nie ma, nie jest taki rozmowny kurwa. I ci sekret, który jest bardzo ważny? No? To jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja? Tak. Co ona ci poradzi? Proszę? Co ona poradzi? Ona generuje głos. Czaisz, że zadyma podrywał mnie na poprzedniej gali? Mega dziwne to było, stary. Jak się do tego odniesiesz? To jest wycięte? Z aferek ostatnich. Aha. Co ty pierdolisz? Było tak czy nie? Nie no, kurwa, jak podrywał go na jednej gali, to on dupi, nie? Ale to czemu on tak gada? Wycinacie go, a nagrywacie jakimś symulatorem głosów, coś nagrywacie i... robicie. Pierdolę, to w ogóle ma być, nie no kurde. Czyli nie wierzysz, że Boxdel to powiedział? Co ty? No to posłuchajmy. Michał, nie wiem, czy to słyszałeś. A idźcie z tym Fabijańskim. Wiesz, pewnie chciałby mieć taki wygląd i powodzenie jak ja, ale kurwa, coś mu nie wyszło. Jak się odniesiesz do tej głosówki? Mogę się odnieść tak, że akurat bardzo dobrze ją rozumiem, ponieważ Wojtek zażyczył sobie mieć czarny kostium do wyjścia do oktagonu i niestety ja, mimo że wychodziłem dwa razy w czarnym, nie mogłem wyjść w czarnym, ponieważ dla Wojtka było to bardzo istotne. Rozumiem, że to jest kwestia jakby dopasowania brody oraz włosów do kostiumu i jakby, że to jest dla niego bardzo istotne, więc nie dziwi mnie ta głosówka. Nie dziwi mnie ona i tak, chciałbym wyglądać jak Wojciech Gola, bardzo, ale coś mi kurwa nie wyszło. Z nami Ferrari, wiadomo, przedstawiać nie trzeba. Najpierw może coś o fryzurze nowej. Otwieramy barbera, jak widzicie, działa cuda, tak? Wcześniej miałem fryzurę taką jak wy, a teraz... Aha, taką jak my, czyli jaką? Może to coś teraz o tym, dlaczego dzisiaj cały na czarno? No, kurwa, wiesz... Troszkę czuję inspirację Fabijańskim. No, czarny książę. Przyszedł coś something like that, no przyszedłem też na pogrzeb kilku osób. Myślałem też, że może tutaj będzie pogrzeb, no ta, na tyle osób zapowiadało. Ale no jak widać, jeszcze kurwa żyje, no. Mamy dla ciebie i również skonfrontujemy Kora z tymi pytaniami. Trzy pytania z ostatniego, jakby tego najbardziej oglądanego odcinka, jeden z 10. Jakim łacińskim terminem określa się to, co święte, przeciwieństwo sfery świeckiej zwanej profanum? Como estas?
Czekaj, było sakrum. Dobrze. Czy w trójkącie równoramiennym wszystkie kąty są równe? Tak. W trójkącie równoramiennym nie, tylko dwa. Bardzo dobrze. Jak nazywano białą niewolnicę w haremie sułtańskim w dawnej Turcji? Marta Linkiewicz? Jak nazywano białą niewolnicę w haremie sułtańskim w dawnej Turcji? Adrian Polak. Na to liczyłem! Na to liczyłem! O! O dziwce mowa, a dziwka tu. Dobra. To jest ten Joker. Tak, to jest ten Joker. Jeszcze puścimy ci... Ale nie, nie bój się, to masz na poczucie. Patrz, został władcą piekieł. Patrz, Adrian już się sapał. Ale mu na tam n***ał, ja jeb... Michale, przedstawimy jeszcze Ferrariemu. Dotarliśmy do twojej wypowiedzi na temat Darka Lwa. I ciekawi nas tak, czemu się tak wypowiedziałeś o Darku? Darek Lew? Biorę go już teraz, na tej gali. Co to miało być, Amadeusz? Ja to nie lubisz Darka? Ja to powiedziałem? No twój głos. No to ja wiem, a teraz jest AI. Nie wiem, czy ja to powiedziałem. Nie przypominam sobie, no ale... No nie wiem, ja... A, może uszukiwał? Nie, coś mi podpuszczacie. Nie, no w życiu. My? Nasz kanał? Ej, wiesz co, bo ja czasami... To jest poważny, poważny kanał. A kogo najbardziej nie lubisz z frików? A, okej, okay, dobra. No jest wiem. Taki jedna, ale to wiesz, to... Nie, to... ale nie wiem, czy kojarzysz. Nie znasz. Nie, nie wiem, czy kojarzysz. Aki. W dzień, wiesz, w dzień też ciężko w ogóle... Ale spójrz mu w oczy. Zasłaniasz. No. No dobra, Michale, jakieś pytania jeszcze do Kurasa? Żadnych. Dis, muszę ci przeczytać jeden z komentarzy na twój temat. Dawaj, jestem koneserem. Konfrontujemy naszych rozmówców z komentarzami. Arek 9219. Jak patrzę na Disa, to widzę jakiś pierwiastek psychopaty. Całe szczęście, że tylko pierwiasteków. A kto według ciebie w fejmie ma największy pierwiastek psychopaty? Pan Cesterna. Tak? A jaki ty teraz content robisz w internecie? Bo ja widziałem jeden filmik, taki chyba już dosyć stary, ale jak wręczałeś skuter dla swojego dziadusia, zajebisty filmik. Albo drugi, jak działkę kupiłeś. Robi dla dzieci, bo mój syn go ostatnio oglądał. Naprawdę? No, drze tam, kurwa, na połowę osiedla tam krzyczy. Tak się drze, że jest alarm, wyłącz to, alarm, wyłącz to. Z nami Superman, super bohater. No ale jaką maksywę powiedz? Nie pamięta. Śmietana? Ja też tak na początku powiedziałem. Maślanka, tak? A. Maślana, no. Maślana, też pomyliłem. Maślanka to nazwisko, maślana, ksywa od nazwiska, prosta sprawa. A jak masz na nazwisko? Maślanka. A znasz Krzyż Śmierci? Taką nie, technikę? Nie. Krzyż Śmierci. To Mrs. Honey jest specjalistką tej techniki, to możesz się do niej odezwać. Mrs. Honey to znaczy? No, taka zawodniczka też. A, no dobrze, no nie kojarzę. A jak masz na nazwisko? Maślanka. No dobra, Maślanka, to nie przedłużamy, tylko tyle mieliśmy do ciebie i co? No powodzenia na walce. A jak masz na nazwisko? Maślanka. Leci? Poszło? No dobra, jedziesz, Pasternak. On cię wyzywał do walki, tak? No coś tam mówił, Pasternak. Ale to o szefie moim. Tak? To szefa wyzywałem do walki. No właśnie? Serio? No Rawcia? Wujka? No tak, mojego wujeczka? No, to do gorzej, już lepiej ja bym wyzwał mnie niż Rawcia. No taką dostałem propozycję z którymś Pasternakiem i po prostu wybrałem. Wybrałeś wuja. Wiesz, starszy, nie? Znaczy nie wiem czy starszy. Starszy chyba, nie? Patrz, spojrzał na ciebie starszy. Nie jest. Ja wiem właśnie. Chyba. I ta masa, powiem ci, robi wrażenie, bo na YouTubie jak oglądałem, to on wydawał mi się mniejszy. Dużo mniejszy, a jak na żywo go spotkałem, to mówię, kurde. Wybrałeś. No, to ale to poczekaj, wróćmy do tego tematu, z czego ty jesteś tak popularny? Z niczego, stary, wcisnął mnie tutaj ktoś, słyszę, taką słyszałem, że mam tutaj kogoś i mnie wcisnął. Nie no, poważnie. Piszę... Ja byłem największym atencjuszem, dlatego też tu jestem. Dlatego nie? Mnie wzięli, żebyś już nie był, żebyś tu nie chodził. Piszę uszczypliwe komentarze na Twitterze. Ale nie o was. Właśnie? Ale nie, no... Ale... Greg jest taki? Nie. Napisał, że ciekawe ile stacji odbierasz, jak masz tak odstające uszy.
Dużo. Radio Maryja na nie, łapę. Kiedyś napisałem, słuchaj, jedyny tu, jaki zaśmiałem się, żart to był, wiesz, jak miałeś tą pizdę, złapałem sobie to, jak miałeś tą pizdę pod okiem, no. Ale taką miałeś, że ona wyglądała jak twoje uszy, po prostu, i to z tego się zaśmiałem. No zabawne, nie, zabawne, Grek. Bardzo zabawne. Serio, ale no, to było zabawne, nie? A ty nie, może no, tak samo skończę. Grek versus Maślana, idealne starcie na przerwę na papierosa. Jak się odniesiesz do tego komentarza? Bardzo dużo polubień to zebrało. Powiem ci, że jeśli ktoś pali papierosy w 30 sekund, to może sobie zrobić przerwę. Tyle potrwa walka. No, a ja już tak czytałem dzisiaj ten komentarz. No tak, bo jeszcze Maślanie też go czytaliśmy. To każdemu go czytasz? Czy... Nie, tylko przeciwnikowi i Gregowi, no to chyba logiczne. No nie. Chcecie sobie pogadać? Może wam przeszkadzą. Poszło? Z nami Bandura. Witam. Dzień dobry. Witam. Masz kogoś następnego jakby na celowniku po Piotrku? Tak, jest ktoś, nie mogę powiedzieć kto. Jest konflikt? Nie, ja nie mam konfliktów. No, to tak jak my. No, ja nie mogę mieć konfliktów, bo mnie tak Nathan doprowadził do takiej kurwicy. Skończyło się tak, że porozmawiałem z Amadeuszem, Amadeusz mu wytłumaczył, ochrona mu wytłumaczyła, przeprosił, dziękuję. Nie? Dobra, Liza, nie będziemy owijać w bawełnę. Liza, czy ty słyszałaś ostatnio, co Boxdel powiedział o tobie w wywiadzie? Nie. To ci puścimy. Liza? Całkiem fajna dziewczyna. Gdyby była wolna, to zaprosiłbym ją na aferki, a potem może na randkę. Kto wie? Fajny AI. Taka afera miała być, Boxdelowa. Ty, to może to wytniemy i nagramy jeszcze raz. Nie, no a ty dobra. Powiesz tak, co on mówi? Fajnie. Kiedyś w ogóle miałam być na aferkach, ale nie doszło do skutku. Ale tak wizualnie podoba ci się Boxdel? No jest przystojnym facetem. This text. What? Listen this text. Hi Norman, you little Irish guy. I want to fight with you in Romanian cage. You are so weak. Who is this? What you think about who that? Is this? Boxdel. It don't sound like him. It's really him, yeah? Yeah. Aha. Tell him, come to the... I own the Romanian cage. I am the king of the Romanian cage. What? Not even... I'm king of the Romanian cage and you'll do nothing... Wirlandii. You'll do nothing about that. Because w Polsce królem jestem ja. No to co? No, człowiek, którego nie musimy przedstawiać. Co ty dzisiaj odjebałeś się jako kto? Syn młynarza? O co Darek chodzi? Co mam mąkę na twarzy? Nie chyba. Ja, ale całe na biało. Chyba to jest, wiesz jak, to jest strój Bruzeliego, nie Bruzliego, ale to jest chyba Daro Lee, Leon teraz, chyba, nowa postać. Weź się. Dałek Lew to stypiasz. Mołdo, olejnik łobi od niego lepsze show. O ja pierdolę. To grubo, stypiasz. To zdziwiony jestem, no ale nic, no Wojtkowi wolno, no bo jest, wiesz, jak włodarzem, to może tak mówić, nie? Ale my się z tym nie zgadzamy jak coś. Ostatnie, kogo bym nazwał stypiarzem, to ciebie, Darek. No właśnie, no ale co zrobisz, no ale wiesz, to jest włodarz, to może tak mówić, no co ja ci poradzę? Że wiesz, to oni tak nie powiedzieli naprawdę, tylko że to było wygenerowane. No, tak myślałem, no ale f***a was robię. Ale nie powiedziałeś. Nie wiem, czy ty oglądasz wywiady na bieżąco ze wszystkimi, nie oglądasz? Słuchaj, jest to z wywiadu Wojtka Goli. Czekaj, teraz? Już ci... tak. A, okej. Okay. No już ci puszczam. Bo nie opublikowaliście, no. Proszę was, Sylwek to co najwyżej może ze mini majkiem zafalczyć się i tak dostanie w pierdol. Obstawiam, że to jest AI. No, dobra. Dobra, dzisiaj właśnie wkręcamy naszych rozmówców AI, no to, ale tak wiedziałem, że ty wyłapiesz od razu, ale warto było spróbować. Nie, Wojtek by nigdy nie zaryzykował w ten sposób. Tak, masz z tyłu głowy, że wszyscy się ciebie boją. Nie, ale uważam. Jak nie, masz? Wojtek by nie zaryzykował tak w ten sposób, ale na pewno. Ale łechta ci to ego, co? Nie, wiesz, teraz to jest tak właśnie, że dużo ludzi mówiło, że o, to już nikt mu nie zaufa. Wiesz, to też chodzi o tą Pandorę i tak dalej, no ale no co miałem, kurwa, milczeć i tak. Jak często spotykasz się z takimi komentarzami, że jesteś podobna do wersów? Ojeju, teraz to już trochę mniej, już ta pierwsza fala przeszła, na początku od Freeza. No. Ale on też nie wie, kto to jest Freeze. No po prostu podobna dziewczyna. Influencerka. Ale taka bardzo popularna.
Czy myślisz, że Wersow obcięła się specjalnie po to, żeby nie być mylona z tą panią? Tak myślę. Ty tak myślisz? Tak. Nie rozkminiałem tego, ale może rzeczywiście. A Frizowi się nie podoba? Teraz jest już znacznie mniej tych komentarzy, kiedyś było znacznie więcej. No i mam nadzieję, że już to wszystko się zakończy, dlatego że Wersow zmieniła fryzurę. Ale to jest coś złego, czy...? Nie, Wersow, ja myślę, że jest bardzo pracowitą dziewczyną i że inni działacze w internecie mogliby się od niej na przykład dużo nauczyć, więc nie uważam, żeby to było coś złego. Bardziej bym się mogła obrazić, gdyby ktoś mnie porównywał do jakiegoś pato-influencera na przykład. No słuchaj, jakby powiedzieli, że jesteś podobna do mnie, to by był przepał, nie? Ale nie, no mówią, gdzie? Nie, to ja bym się oświadczył od razu. To jakieś influencerki, no to chyba dobrze. Ja nie mam tego za złe. Jest tego dużo, no ale co poradzę, no nic. Słuchaj, pokażemy ci dwa obrazki naszego dobrego kolegi. On tutaj też, nie wiem, gdzieś był, ale zniknął. Szukamy dla niego kobiety. Powiesz, na przykład... Co do niego pasuje? No, czy jest w twoim typie, a później kto do niego pasuje. Poczekaj, bo muszę to znaleźć. Z raperem? Tak. Między innymi. Znaczy pisze wiersze, robi zdjęcie i rapuje. Co myślisz? Ale jakbyś miała go ocenić? Jest przystojny, nie jest może tak stricte w moim typie. Taki typ trochę głupi. Artur, chodź, pokaż się. Ale jest przystojny. O, to jest on. Artur. On? To jest Artur. No Arturo. No, i robi też wywiady. To później na wywiad może się skuszę. A jak myślisz, do jakiej influencerki by pasował taki ogier? O Jezus, nie wiem. Nie wiem, wygląda na takiego, który ma mocną rękę. To może taką, która po prostu, nie wiem, czuje się taka figo-fago, żeby on ją ogarnął. A lubisz mężczyzn z taką mocną ręką, czy wolisz takich spokojniejszych, jakichś delikatniejszych? Nie, no niech facet ma tą mocną rękę. Tyle od nas, widzowie. Oglądajcie galę w sobotę. W linku macie pay-per-view Michała. I co? I kibicujcie, wiadomo. Team EBEB. Pozdrawiamy was wszystkich. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.